Witam Was, moi drodzy. Tak, dzisiaj pogoda no nie dopisuje. Może będzie widać, może nie będzie widać. Jest dość mocno zachmurzono, czasem sobie pada deszcz. A w lato można jedzenie robić na różne sposoby. Ja już parę sposobów pokazywałem. Ale no, znając tryb odżywiania mojej żony, to robię jej troszeczkę inaczej jedzenie. A mianowicie o tak. Tak, zbudowaliśmy takiego sobie tutaj zwykłego grilla i po prostu grilluję jej też jedzenie. Pogoda, jak widzicie, no nie za bardzo, ale tutaj między tymi deszczami daje radę, jest grill. Czasem go trzeba troszeczkę udusić, bo mi tutaj ogień za bardzo podchodzi. Potem mam taką butelkę z wodą, żeby go lekko przydusić, żeby to się ładnie grillowało. No, możecie się domyśleć, co to teraz za dziwna tutaj budowla, którą on tutaj ma, której używa. No ale cóż, no nie mieliśmy już ruszla do grillowania, ponieważ mieliśmy kiedyś taki bardzo stary, ale on już tak zardzewiał, a miał być nierdzewny, no więc po prostu zamiast kupować nowy, to mieliśmy jeszcze od świniek morskich właśnie tą górę taką. Tylko to jest, moi drodzy, niemalowane. To jest też ze stali nierdzewnej zrobione. Więc po co mam teraz wydawać kasę i kupować ruszt, który wcale nie jest taki aż tani, jak mogę wykorzystać to? Więc po prostu wziąłem to. To widzicie, nawet jeszcze z plastiku góry. On się nie rozpuści, ponieważ to już któryś raz z rzędu używamy, ponieważ tu u góry nie ma takiej temperatury. Tylko na dole jest ciepło. No i tak tu sobie po prostu grilla robię. I tutaj żonce akurat tym razem boczek grilluję. Bo tak sobie zażyczyła na teraz właśnie boczek. Więc po prostu robimy boczuś. Grillujemy go tutaj. Dół zrobiony ze zwykłych cegieł, ze starych cegieł. Ponieważ za niedługo też Wam pokażemy. Ponieważ no, przywieźliśmy naprawdę sporo cegieł tutaj. I tutaj też robimy pewne rzeczy z tych cegieł, ale to będzie o tym jeszcze osobny film. Co tutaj ciekawego z tymi cegłami robimy. Dzisiaj chciałem Wam to pokazać. Także po co wydawać pieniądze na grilla? Jak można zrobić coś takiego na przykład? Tutaj na dole też są cegły położone pod spodem. Spróbuję, może mi się uda Wam pokazać. O, widzicie? Tutaj też jest cegła pod spodem. Że to jest wszystko na cegłach. I tutaj po prostu tylko grillujemy na tym. Także nie ma sensu wydawać naprawdę tych pieniędzy, ponieważ no, ja znam te grille, jakie są w handlu, te tanie szczególnie, i one naprawdę są bez sensu. To jest taka cienka blacha, wszystko, że to po prostu przeważnie jeden sezon się rozpada. Niestabilne jest to na dodatek, chwieje się na wszystkie strony, w każdej chwili się może przewrócić. A tu mamy po prostu grilla, o super. Tylko widzicie, jest otwarte tutaj, żeby tutaj można było sobie dokładać i tak dalej. Do tego ognia, żebyście całkiem go nie zamknęli, bo to wtedy nieporęczne jest, bo trzeba to wszystko przekładać, nie? Tutaj tylko nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. Ja mogę to w każdej chwili złapać, o tu. I tu z drugiej strony mamy takie coś zrobione też, że można sobie to tu położyć. I tu tak to wygląda, o, od góry. I robimy sobie po prostu grilla. Także ja też pewnie sobie zjem z dwa plasterki. Więcej nie będę jeść, ponieważ no z tą wieprzowiną to u mnie różnie bywa. Dlatego ja może z dwa plasterki se skubnę, a resztę jest dla żonki. Taka odmiana, bo wiecie, zawsze stek, stek, stek. Ale dzisiaj coś innego. Ostatnio tutaj też steki grillowałem. Też się nawet udały. Także jest ok. Jakiś czas temu to mieliśmy tam całkiem z tyłu grilla też zrobionego, takiego z dachówek. To też kiedyś dawno, dawno temu Wam pokazywałem. Ale ten mamy tutaj bliżej domu po prostu i no lepiej jest, bo tutaj od razu o, stoi zaraz dom. No, troszeczkę mi się panele słoneczne pewnie ugrillują, ale tutaj nic się nie dzieje, tylko czasem trochę dymu na nie pójdzie od dołu, ale to nic się nie dzieje tutaj od tego. No i majówkę też w sumie tak przegrillowaliśmy tutaj. Także jest to jakiś sposób też, gdzie można sobie wykorzystać naturę, ponieważ my jesteśmy na świeżym powietrzu, jakby nie było.
Można sobie troszeczkę posiedzieć, porozmawiać przy okazji. Nie z telefonem siedzieć i patrzeć się w telefon, tylko po prostu razem posiedzieć, pogrylować. Ponieważ to nie chodzi o samo jedzenie, ale chodzi tutaj też głównie o tą atmosferę, którą razem tutaj spędzamy, siedząc tutaj i po prostu to robiąc, a nie, wiecie, wiecie mi, o co mi chodzi, nie? Po prostu spędzać czas też razem fajnie, jest całkiem inaczej. A później można sobie razem usiąść i razem sobie można zjeść. Także tak wykorzystujemy po prostu czas. No i w domu przynajmniej nie trzeba robić. Nie zużywamy tutaj jakichś większych gazu i nie wiadomo czego jeszcze, ponieważ no to jest wszystko tutaj na naturalnym drzewie. Drzewa tutaj sporo mamy. No, tutaj stoi na przykład już cały zapas znowu przygotowany. Także no to wszystko ogród tutaj sam daje. To ja wam filmy robiłem o tym, jak możecie sobie robić samemu drzewa tutaj, tak żeby ich nie wycinać, tylko je przycinać i będziecie mieli tyle drzewa do opalania, że nigdy w życiu nie będziecie musieli kupić już drzewa. Ponieważ tak jak myśmy to zrobili, to no, my mamy nadwyżki drzewa, ponieważ my co roku mamy tyle drzewa z samego przycinania. Żadne drzewo nie jest wycięte. Podkreślam, to nie wycięte, tylko przycięte. Że nie da ramy, nie ma szans, żeby tego po prostu spalić. Tak tutaj teraz ostatnio o, też przycinałem na przykład. Znowu jest tylko przycięte. No i patrzcie, jakie to już jest grube. I tego jest masa. Tam są przycięte. Wszystko poprzycinane. Tam u góry też są przycięte dwa. To już drugi raz je przycinałem teraz. W 2 lata odbiły tyle, że już trzeba było drugi raz przycinać. To też musiałem przyciąć. I tak co roku i tego drzewa po prostu jest tyle, że nie ma szans, żeby to spalić. Także tak po prostu można z naturą współpracować. O, tu już mam parę ugrylowanych, już czekają. A tu jeszcze jest troszeczkę do roboty, żeby to ugrylować i będzie na tyle. Także współpracujcie, moi drodzy, z naturą, a nie przeciw niej. O, tutaj też przycięte, patrzcie. Jednego przyciąłem, a patrzcie, co już teraz wyrosło. One za 2 lata będą wszystkie takie same. I zamiast jednego będzie ich tutaj, nie wiem ile ich tu jest, 20. I wszystkie znowu trzeba będzie przyciąć, pociąć. I tak to jest. O, muszę go tu psiknąć, bo znowu za bardzo odżył. Żeby węgla czasem później nie było. Bo tak sobie nagrywamy, gadamy. Ale to tu w sumie trzeba pilnować troszkę, żeby się wszystko nie popaliło. Dobrze, moi drodzy, także macie pomysł, jak możecie też robić jedzenie sobie samemu. No oczywiście w bloku na balkonie, no to nie bardzo, bo za to chyba mandaty są, jak dobrze słyszałem. Ale no cóż, tutaj tak gdzieś na uboczu, czemu nie? Zawsze można wykorzystać w fajnej atmosferze. Tak jeszcze na koniec tylko dopowiem, moi drodzy, że też uważajcie, gdzie grillujecie. Jeżeli gdzieś w naturze grillujecie, sprawdźcie sobie przepisy, czy można, żeby was ktoś nie złapał i tak dalej, żeby później problemów z tego nie było. A jak wolno, to dopilnujcie tego, żeby na koniec ten ogień zawsze był całkowicie wygaszony. Żeby nic się nie tliło, jak stamtąd będziecie wychodzić i tak dalej. Ponieważ bardzo często dochodzi później w takich sytuacjach do jakichś pożarów, na przykład lasu i tak dalej, bo ktoś sobie tam zrobił ognisko, czy obóz tam miał swój nocny, bo też wiem, że dużo ludzi śpi sobie w lasach, gdzieś tam mają ognisko, wychodzą, ale ogień nie został do końca ugaszony. Najlepiej to wodą jeszcze później polać wszystko, żeby to było 100% pewne, że to jest zgaszone, żeby później nie było takich sytuacji, że gdzieś sobie pójdziemy, a za chwilę tam się wszystko pali w tym miejscu. Także miejcie to też na uwadze z poszanowaniem do natury w tym miejscu, w którym sobie gdzieś tam rozpalacie jakieś ogniska. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.